Dzisiaj gościem naszym podczas kolejnego czwartku z kryminałem będzie Olga Rudnicka, autorka komedii kryminalnych, ale nie tylko, ponieważ właśnie pani Olga jest utożsamiana głównie z takimi kryminałami na wesoło, a tak do końca nie jest. Pani Olga Rudnicka napisała także kilka całkiem poważnych kryminałów, o nich także dzisiaj porozmawiamy. Jest już pani kolejną autorką kryminałów, którą gościmy tu na czwartku z kryminałem. I jak patrzeć na listy bestsellerów, to też w tej tematyce dominują kobiety. Jak pani myśli, z czego to wynika? Czy wynika z tego, że kobiety lepiej rozumieją współczesny kryminał, czy też czytelniczkami tego typu literatury są właśnie panie i łatwiej dla nich po prostu pisać? Myślę, że tak naprawdę na to pytanie nie ma odpowiedzi, choć nie ukrywam, że też zauważam, że właśnie więcej jednak kobiet zabiera się za te wszystkie kryminały. Z czego to wynika, nie wiem. Może to, że czasem mamy ochotę ukatrupić tego faceta za te pozostawiane skarpetki w każdym zakamarku mieszkania. Nie mam pojęcia. Chyba lubimy się bać, może potrzebujemy adrenaliny, jakiejś takiej odskoczni od domowego życia. To chyba nawet trzeba byłoby panów zapytać, dlaczego nie czytają kryminałów, aż tylu przynajmniej jak kobiety. Właśnie, jak pokazują też i pani książki, ten współczesny kryminał już nie odpowiada tylko na pytania, kto zabił, kto ukradł, tylko pojawia się dużo, dużo więcej i więcej innych pytań, jest pomieszanie gatunków, czy właśnie tym się ten współczesny literacki kryminał charakteryzuje? Widzę ostatnimi czasy, że tak. Ja nie ukrywam, że u mnie też dochodzi w moich kryminałach do pomieszania z poplątaniem, ale już chciałabym się wytłumaczyć, że to nie jest celowy zabieg. Wręcz przeciwnie, chciałabym napisać taki klasyczny kryminał z krwi, z kości, pełen napięcia. Tymczasem chcąc, nie chcąc, tworząc postacie od zera, chcąc, nie chcąc, ten humor gdzieś się wkrada, czasem nawet ten wątek obyczajowy. Chyba za bardzo skupiam się na bohaterach, a nie na tej intrydze kryminalnej. No właśnie, czy ci bohaterowie są pani bliscy? Bardzo. Tak naprawdę każdą z książek piszę kilka miesięcy, czasem nawet dłużej. I ja wiem, że to może dość dziwnie brzmi, ale tworząc postać od zera, gdzie tworzę jej wizerunek, osobowość, charakter, spędzam z nią każdą wolną chwilę swojego życia i trwa to te kilka miesięcy. I w pewnym momencie widzę te osoby tak dobrze, że widzę mimikę ich twarzy, słyszę ton ich głosu. Także powstaje nawet pewnego rodzaju sentyment do tych osób. No, uwielbiam swoich bohaterów. Nie potrafię się z nimi rozstawać.